Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń. Zapraszam na prognozę pogody. Burze z gradem mogą pojawić się dziś jeszcze szczególnie w powiatach gorlickim i nowosądeckim. Od jutra znacznie spokojniej i więcej pogodnego nieba. W sobotę od zachodu rozbuduje się klin wyżowy, a z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze polarno-morskie powietrze. Noc z przelotnymi opadami deszczu. Początkowo mogą wystąpić także burze z gradem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na termometrach 15 stopni w Krakowie, Chrzanowie, Oświęcimiu i Olkuszu, 14 w Gorlicach i Andrychowie, w Zakopanem i Nowym Targu 12. Jutro sporo chmur, z których może padać. Po południu pojawią się większe przejaśnienia. Wiatr chwilami będzie umiarkowany i porywisty. W górach w porywach do 60 km na godzinę. W Krakowie, Olkuszu i Tarnowie termometry wskażą 20 stopni. W Nowym Sączu i Gorlicach 18. Najchłodniej w Zakopanem, tam maksymalnie 16 stopni. Noc w Krakowie zapowiada się deszczowo. W ciągu dnia spokojniej, może jedynie słabo popadać między 11 a 15. Ciśnienie rośnie. Jutro w południe wyniesie 996 hektopaskali, biometr niekorzystny. W niedzielę sporo pogodnego nieba, ale po południu może miejscami popadać, a w górach zagrzmieć. Temperatura od 23 do 25 stopni. W poniedziałek słonecznie i maksymalnie 27 stopni. Ostatnia mapa, cała zielona, co oznacza czyste powietrze w całej Małopolsce. Miłego wieczoru, do zobaczenia.